Piotrze, z Twojego doświadczenia, co to jest astral? Znaczy, my nazywamy sobie astral, natomiast to taki żargon trochę jest. Natomiast jest to bardzo wymierne, określone zjawisko. Tak dokładnie to jest to człowiek, który umarł. I on się tutaj szwenda, ponieważ on żyje dalej. Ale nie w ciele fizycznym, tylko w ciele astralnym. W ciele fizycznym umiera, właśnie. Żeśmy nazwali to astral, bo on się szwenda, jak to powiedziałem, w ciele astralnym. Mamy po kolei ciała fizyczne, później eteryczne, astralne, mentalne i później przyczynowe. I fizyczny, gdy umiera, to eteryczne właściwie się natychmiast samo rozpada. Natomiast astral potrafi człowiek w ciele astralnym, czyli w kolejnym ciele, zanim ono mu się rozpadnie, ponieważ jak fizyczny umiera, to po kolei się już rozpadają, ale czas rozpadu ciała astralnego to jest od kilku sekund do kilkuset lat. To jest bardzo ciekawe, bo ciało fizyczne przeważnie rozpada się samoistnie po 80 latach, pi razy oko. Ubezpieczenia najlepiej o tym wiedzą. Natomiast ciało astralne już to nie jest takie proste. Ciała mentalne od kilku sekund do, czy tam milisekund do tam paru godzin, a może i nie wiem, miesięcy, aż tak nie sprawdzałem, ale w ciele mentalnym... człowiek jest... Tak, to są wyższe, bardziej rozrzedzone ciała. Tym szybciej się uwalnia. Tym szybciej, tak. To znaczy tak, im szybciej jest człowiek rozwinięty, czyli ma lżejsze emocje, uczucia i myśli, tym go tutaj mniej trzyma i idzie dalej z biegiem naturalnego procesu. Natomiast człowiek, który jest emocjonalnie zablokowany, będzie blokował wszystko, nawet siebie, i te emocje będą go tutaj blokować. Najbardziej blokują emocje i uczucia. Niespełnione jakieś żale, a chciałem jeszcze to zrobić tamto, albo nienawidzę, albo coś tam. I to będzie go tutaj trzymać. Ale też trzymają żyjący dalej ludzie, opłakując zbytnio taką osobę. No właśnie. Prościej by było, gdyby to było, nie wiem, w szkołach, na lekcji na przykład, nie wiem, duchowości, żeby zrozumieć, jak to jest po tej śmierci i że jak ten proces wygląda. I już. I aż tak byśmy nie opłakiwali. Ja myślę, że zawsze, może nie zawsze, ale trzeba być nie lata rozwiniętą istotą, żeby nie mieć smutku po odejściu jakiejś istoty, z którą zżyliśmy się, z którą gdzieś tam pokochaliśmy, z którą było nam dobrze. Natomiast jeżeli zrozumiemy, że tej istocie po pierwsze nie jest tam tak źle i ona, to nie, że ona się, nie wiem, rozpada w pył i w ogóle jej nie będzie, czasami się zdarza, ale to na inną rozmowę, ale niezmiernie rzadko. Niezmiernie. Natomiast generalnie standard jest taki, że ona umiera, wchodzi później do monady i z monady z powrotem się rodzi. Co więcej, najczęściej jest tak, że jeżeli żyjemy w jakiejś rodzinie bądź przyjaźni, to bądź nienawiści, to się z tą osobą i tak spotkamy w następnym wcieleniu i tak. I najczęściej są to ciągi po 10, po kilkanaście wcieleń. Znaczy po 4, 5, 10, 15 wcieleń. Tak jak ostatnio spotkałam faceta, w którym przez 6 wcieleń byłam w jakimś relacjach. No tak, bo byliśmy w restauracji i nagle ząk, widać, że facet coś poczuł, ale był nie dawał... Był bardzo skonfundowany, tak, nie wiedział, o co chodzi. Nie dawał po sobie poznać, bo z żoną był, a ty od razu wiedziałaś, że o, ja go znam, nie? A ja mogłem spojrzeć i powiedziałem, że tam, który znaliście no, przez sześć wcieleń. Dużo, masę czasu i niekoniecznie one były zawsze przyjemne. Właśnie, ty pani powiedziałaś, to chyba było fajnie, ja tak patrzę... No przez 4 to było tragicznie, no później wam się trochę wyrównało przez 2. Ale zobacz, to każde licząc tak po 80 lat, to żeście trochę... Spędziliśmy dużo czasu ze sobą. Ze 320 lat żeście się tak męczyli, dopiero po tych 300 latach żeście załapali, że już nawet nie jest źle. Ale to taka mała dygresja. Także to a propos tego, że wchodzimy w te życia cały czas i cały czas. I to są setki i tysiące tych wcieleń. Teraz myślę, że się coś zmieni, ale do tej pory tak było. No i wracając do tych astrali, oni najczęściej, póki im się to ciało nie rozpadnie, to łażą tu po drogach, po ulicach. Dosłownie idzie się po ulicy i widzi się dziesiątki takich no, różnie wyglądających osób. W astralu stwarza się myślą, czy swoimi uczuciami swój wygląd. Więc niektórzy wyglądają, jak siebie zobaczyli w momencie śmierci i się przerazili, że widzą samego siebie, to znaczy swój skafanderek, swoje ciało już nieżyjące,
i tak zastygli, i tak zobaczyli, to tak im się stworzyło to ciało i dlatego później chodzą takie z rozwaloną głową czy brzuchem. A niektórzy wyobrażają sobie siebie, jak najczęściej siebie widzieli, nie więc mając 20 lat czy coś. No fajnie to nawet już wtedy wygląda. Fakt jest faktem, że łażą, szpędają się, nie wiedzą co dalej, co z tym dalej robić. Niektórzy sobie budują domy z astralnych cegieł. Niektórzy gdzieś tam, oni nie muszą jeść, nie muszą, znaczy trochę muszą, ale... Energetycznie. Znaczy, w sumie to, gdyby nie jedli, to by szybciej im się to ciało rozpadło. Człowiek żywy, gdyby nie jadł, to też dość szybko mu się to ciało rozpadnie. Ale to ciało tutaj ma przez te 80 lat coś robić. Natomiast tamto właściwie to już ma tylko przejść wyżej do monady, gdzie ma przemyśleć sobie, co tam było. To zastopowanie wcale nie jest funkcjonalne. A tak. Co możesz powiedzieć na temat skorup? Bo to też się przewija również na Twoich... na warsztatach, jak sobie radzić ze astralami, ale też jak radzić sobie ze skorupami. Co to jest skorupa? Tak, na szkoleniach będzie, znaczy już po drugim stopniu Reiki można sobie... Człowiek wie, jak pomóc osobie, która odeszła, ciało fizyczne umarło i człowiek tak naprawdę, jeżeli to było ktoś bliski dla nas, to się czuje, że tamta się jeszcze męczy. Że no, nie zaznała tego spokoju w niebie, jak to przynajmniej chrześcijanie mówią. Po tym dla nas jest monada, że jeszcze nie poszła tam, gdzie powinna pójść i się męczy. Ja myślę, że to tak można porównać trochę do tego chrześcijańskiego czyśćca, ale ja mówię, porównuję do chrześcijańskiej energii, religii, dlatego że byłem w tym wychowany, natomiast no, nie wiem, jak to tam odnieść do innych religii, z całym szacunkiem. I chodzi o to, że religie trochę dają, niektóre pomagają tym ludziom, a niektóre wręcz przeciwnie. Nie będę już tam wchodził w szczegóły, natomiast te osoby, często się czuje, że taka osoba jeszcze nie przeszła i w sobie też czujemy smutek, ponieważ bliskiej nam osobie jest nadal źle. Jak naszego przyjaciela coś spotka nieprzyjemnego, to sami też no, czujemy, wyczuwamy go i czujemy jego smutek. Tak samo ta osoba, pomimo że straciła ciało fizyczne, to jest w smutku, czy w jakimś tam rozżaleniu, ponieważ jeszcze nie przeszła wyżej i męczy się ze swoimi własnymi emocjami i uczuciami, które jej pozostały. I my to czujemy. Brat, siostra, nie wiem, jakiś przyjaciel czy rodzic. Czujemy, że jeszcze nie przeszła. I możemy po drugim stopniu Reiki albo po Force Quantum swobodnie przenieść taką osobę. Swobodnie. No, możemy pomóc takiej osobie, przejść tam, gdzie ma przejść. I to jest naprawdę fajna rzecz. To jest po prostu pomoc w autoterapii, o tak bym to powiedział. Pomagamy mu tak szybko w autoterapii, że on nagle rozumie, że te wszystko jego bóle, to wszystko to jest nieistotne i właściwie to idzie już wyżej i ja tam jest przyjemnie. O skorupie czy o astralu? Mówię o astralu cały czas. Zaraz powiem o skorupie. Przepraszam, kumar. Dobra, już mówię o tych skorupach, okej. Okay. Wiesz, bo chciałem powiedzieć o tych astralach, dlatego... To jest ważne, żeby móc umieć pomagać takim osobom, bo po pierwsze będziemy mogli pomóc naszym bliskim zmarłym, czy czyimś bliskim zmarłym, a po drugie zupełnie inaczej czuje się miasto, albo nawet pokój, w którym są te dusze, a zupełnie takie, które się jeszcze męczą i nie przeszły tam, gdzie powinny, a inaczej, kiedy już się to oczyści, bo one tu nie chodzą, nie jęczą, bo one tam przeżywają. To tak jakbyśmy mieli w pokoju osobę, która cały czas płacze, albo jest cały czas wkurzona. No to no, mimowolnie na to zwracamy uwagę. Więc takie istoty, osoby, nie wiem, chodzą, czasami przyjdą za nami do pokoju, bardzo często się to zdarza i tak dalej. Więc możemy pomóc na wszystkich świętych, na święto zmarłych. Bardzo często nad tymi grobami gdzieś unoszą się takie, no kombar, gdzieś unoszą się takie wiszące, bo już prawie przeszli, ale ktoś tam bardzo płakał nad tym, że o, już go nie ma i z powrotem go ściągnął i tak wisi taki i ani nie może pomóc tej osobie, ani się z nią skontaktować, ani tam pójść, no bo chce być z nią i to jest szaleństwo. I teraz możemy, wydaje mi się, spokojnie przejść do skorup. Skorupa to jest pozostała część osoby, która już poszła wyżej. To tak jak ciało fizyczne, to się mówi truchło chyba, tak? Ciało fizyczne, które już
umarło i człowieka w środku nie ma, ale ciało fizyczne jeszcze jest, możemy je pochować, możemy je spalić, ale ono się tam będzie rozkładać jakiś czas. I no i tak dokładnie rzecz biorąc, no to pewnie tam ciało, te tkanki miękkie będą się rozkładać parę miesięcy, może parę lat, a kości to i tysiące lat. I to ciało się rozkłada jakiś czas, ale człowiek już jest gdzieś indziej. I teraz skorupa to jest to samo, tylko w ciele astralnym, czyli człowiek z takiego ciała astralnego, póki w nim jest i myśli, że jest w tym ciele i musi tutaj zostać, to on sobie w nim jest, ale jak zrozumie, że właściwie to on powinien iść dalej i to ciało już też zostawić, bo ono się rozpada, no to on je zostawia i idzie wyżej, a ciało zostaje. I to ciało tak sobie mimowolnie fruwa w powietrzu. Ona nie ma uczuć, nie ma myśli? Tak naprawdę energie, ja rozumiem, że wiele osób nie widzi tych energii, ale te energie są i jak się je bardzo, bardzo, bardzo mocno skumuluje, to one zaczynają mieć nikłą świadomość. Nie mają duszy, nie są jakimś człowiekiem czy czymś, to jest po prostu zbitka energii bardzo skumulowanej zaczyna mieć świadomość. To jest bardzo ciekawe zjawisko. Dosłownie są całe różne istoty, które są tylko i wyłącznie skumulowaną zbitką energii i z nimi nawet można pogadać. Bredzę od rzeczy, ale można. Można jakieś tam interakcje wejść, one mogą nawet coś zrobić, natomiast wykonać taki jakby... To nie jest nazywane przez ludzi egregorami. Chyba tak. Nawet to może tak, to chyba się nawet tak nazywa. No, trzeba powiedzieć, że coś takiego jest. I teraz one same z siebie dążą do autodestrukcji. To znaczy może nie autodestrukcji, tylko to się nazywa, wszystko dąży do entropii, czyli rozpadu. Do rozpadu. I takie ciało astralne, które zostało opuszczone przez właściciela, ono sobie dryfuje. I nie byłoby w tym nic wielce istotnego, ono by tam się w końcu rozpadło za jakiś czas i znowu, tu można powiedzieć, za parę godzin albo za parę set lat, gdyby nie to, że ono będąc świadome, znaczy tak nikłą świadomość mając, będzie dążyło do tego, żeby jak najdłużej istnieć. Mhm. To jest, tak jest w tym świecie, że... Instynkt przeżycia. Instynkt, tak, przetrwania. I pomimo, że właściwie można powiedzieć, że życia w tym nie ma i duszy w tym nie ma, to jest, istnieje świadomość, która chce dalej egzystować i zaczyna rabować energię. I to już przestaje być zabawne, dlatego że taka skorupa potrafi wejść na kogoś i ssać go energetycznie. I takie ataki, to należałoby nazwać atakiem, są mocno obciążające energetycznie. Tak, to prawdę mówiąc, człowiek myśli, że umiera. To ja jak pierwszy raz miałem taką styczność, się do mnie przyczepiła skorupa, to ja się 3 dni z nią męczyłem i ja myślałem naprawdę, że zejdę wtedy. Co trzeba zrobić z taką skorupą? No taką skorupę trzeba rozrzedzić. Tak, żeby była z energią, która jak się już rozszczepi, no to przestaje istnieć. To nie jest forma nawet zabicia, bo trudno zabić coś, co nie żyje. Natomiast jest to takie zombie. To właściwie tak to należałoby nazwać. To trochę te filmy o zombie tak to nazywają. Czy taka skorupa może zabić? Chyba nie. Ale no, potrafi nieźle sponiewierać, naprawdę, bo człowiek jest po prostu wyssany energetycznie, jest ledwo żywy i nie zaczyna wiem, też później chorować. Nie mogę się zgodzić, że ona nie zabija. Też przeżyłem wiele ataków skorup, w tym jeden, gdzie nie byłam w stanie sięgnąć po telefon leżący pół metra ode mnie, kiedy już mnie dopadła, tak, i nie zorientowałam się na czas, żeby się przed tym obronić. I to jest uczucie rzeczywiście już zapadania się, odchodzenia. Wiesz, ja myślę sobie, że jeżeli człowiek ma na przykład problemy z sercem, z nerkami wcześniej, to faktycznie można wywołać kryzys energetyczny i taki człowiek może zejść. Bo ona żre energię życiową z tego względu. No najczęściej życiową, ale no wszelką, co popadnie. To jest po prostu, ona się wczepia, wsysa. Wiesz, wydaje mi się, że to, że żeśmy się nie spotkali, bo ludzie o tym jasno nie mówią, to nie znaczy, że oni nie mają takich doświadczeń. Często mają, tylko
nie wiem, mówią, że to jakiś spadek cukru, czy taka, takie ciśnienie, czy coś i w ogóle mają jakąś handlę, albo coś im się dzieje, albo najczęściej jest tak, że jest tak silny spadek energii, że natychmiast układ obronny jest za słaby i natychmiast blokują, atakują nas choroby, które mamy w sobie w formie utajonej i układ obronny normalnie trzyma je w ryzach, ale kiedy sam jest słaby, to one atakują i wtedy mówimy, a bo mnie jakieś choróbsko złapało, a to nie ta kolejność. Właśnie, to poruszyłeś fajny temat, bo może trzeba by było zbadać i sprawdzić, jak tak naprawdę powstają te słynne przeziębienia. Dobra, już mówię o tym.